Dobrze. Więc tak, mobile to już jest fakt, natomiast sklepy internetowe wciąż jeszcze nie funkcjonują, korzystają z tej formy, z tego kanału sprzedaży, bo chyba nie jest za bardzo efektywny. Czy jest, jak to jest w grupie Allegro? Wiadomo, jak to jest z początkami. Najpierw wygląda to jako każdy pionierzy, tak? No, jednak Polski nie jest jeszcze gotowy na mobilność. Wygląda to w ten sposób, że to są dopiero początki, bardziej zaawansowane użytkownicy zaczynają z tego korzystać, ale widać, że ci użytkownicy rzeczywiście chcą z tego korzystać, podoba im się to, lubią nowości i jest ruch z mobilności, który się zwiększa. Ile miesięcznie transakcji realizujecie za pomocą platformy, jak za pomocą komórek? No, z oczywistych względów nie mogę podać konkretnych liczb, ale generalnie każdego dnia kilkaset osób kupuje. Ale korzystając z naszych różnych mobilnych rozwiązań, nie tylko ze strony lekkiej, ale również z aplikacji na iPhone'a, Androida, Symbiana, czyli Nokia i Windows Mobile. No właśnie, wspomniał Pan o stronie Lite i o aplikacjach. Co jest bardziej efektywne w sprzedaży? Trudno powiedzieć tak naprawdę, bo generalnie z naszych doświadczeń wynika, że jednak dużym zainteresowaniem strona lekka, tak? Czyli jednak większość używa i kupuje na stronie lekkiej, ale jest to głównie spowodowane tym, że żeby mieć aplikację w swoim telefonie, trzeba wykonać pewną czynność, czyli tak naprawdę zainstalować ją, czyli wykonać świadome działanie. A korzystanie ze strony lekkiej odbywa się właściwie bez naszego udziału. Po prostu wchodząc z telefonu na stronę pełną, zostajemy przekierowani na stronę lekką. Więc efekt jest taki, że niczego nie robiąc, korzystamy ze strony lekkiej, więc jeżeli tam kupujemy, no to zaliczamy to na konto strony lekkiej. Mhm. Aczkolwiek aplikacje działają na pewno szybciej, pozwalają nam zmniejszyć ilość przesyłanych danych, więc to na pewno będzie się zmieniać wraz z tym, jak będziemy dodawać coraz nowe funkcjonalności do aplikacji, a będziemy to robić. Czyli przyszłość to są aplikacje, nie strona lekka? To zależy. Jakby dla użytkownika, który dużo korzysta z danego serwisu, na pewno aplikacja będzie dużo ciekawszym rozwiązaniem. Jeżeli ktoś sporadycznie wchodzi co jakiś czas, to właściwie szkoda mu czasu na to, żeby tą aplikację aktualizować, bo to jest też pewna różnica, że stroną lekką to my aktualizujemy, my dodajemy nowe funkcjonalności i żadna akcja po stronie użytkownika nie jest potrzebna. Jeżeli ktoś ma aplikację i wprowadzamy nową funkcjonalność do tej aplikacji, to ta osoba musi zaktualizować tą swoją aplikację, czyli ponownie ją ściągnąć. Oczywiście wspierane jest to przez telefon, właściwie wystarczy dwa kliki i już to działa, ale no, prawda jest taka, że trzeba tą czynność wykonać, bo inaczej może się okazać, że aplikacja nagle nie działa prawidłowo ze względu na to, że nastąpiły jakieś zmiany w API. Tak? Więc generalnie heavy user danego serwisu aplikacji. Sporadyczny, strona lekka jest w zupełności wystarczająca. A jaka jest różnica w kosztach stworzenia strony lekkiej, a stworzenia aplikacji? Co jest droższe? Generalnie strony lekkie są tańsze ze względu na to, że technologie, które są wykonywane, nie wymaga, jest dużo osób na rynku, które są w stanie w tej technologii pisać, ona jest dosyć znana i prosta. A co do aplikacji, no to trzeba mieć rzeczywiście dobrego dewelopera, żeby zrobić dobrą aplikację. My staramy się mieć najlepszych deweloperów i rzeczywiście oni odpalają kawał dobrej roboty, ale no to też jest jakby koszt, bo jeżeli mamy 5 platform, na których mamy te aplikacje, to musimy mieć do każdej platformy człowieka i każda jedna zmiana, nowa funkcjonalność musi być zrobiona na 5 platformach. Jest to rzeczywiście kosztotwórcze, ale no, liczymy na to, że ci heavy userzy będą rzeczywiście z tego korzystać. I na każdą z tych 5 platform należy zrobić aplikację? Tak jest. Mhm. Ale powiedziałbym tak, myśmy zrobili na każdą z tych platform, dlatego że mamy taką masę użytkowników, że zawsze znajdzie się grupa, która będzie z tego zadowolona. Jeżeli w przypadku jakichś mniejszych serwisów czy mniej znanych marek, myślę, że aplikacje nie są aż tak potrzebne, jeżeli już robić aplikację, to zrobić tylko na te podstawowe platformy. Dlaczego aplikacja na iPhone'a różni się od aplikacji stworzonej na Android, system Android? Z bardzo prostej przyczyny. Chodzi mi oczywiście o wygląd. Tak, oczywiście. Podstawowa idea jest taka, że użytkownicy, każda z tych platform ma pewien specyficzny user interface i aplikacje, które tworzymy, powinny
powiem, być zrozumiałe dla użytkownika, który jest przyzwyczajony do pewnego standardu obsługi, pewnego wyglądu i nie powinniśmy go tak naprawdę robić, on ma wejść i zacząć używać intuicyjnie tej aplikacji, a nie zaczynać się zastanawiać, o co właściwie tutaj chodzi i co oni tam znowu wymyślili. Więc generalnie do każdego z nich staramy się dopasować. Jedyna różnica, jaką zrobiliśmy, to tworząc aplikację na Windows Mobile, nie zrobiliśmy... Windows Mobile zawsze jest, trzeba się posługiwać rysikiem, klikamy, malutkie znaczki, ikonki. Tutaj również to zrobiliśmy to trochę większe, żeby można było też obsługiwać to palcem. Okej, dziękuję bardzo. Proszę bardzo.